Można? Szanowni Państwo, otwieram obrady 5. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś w kadencji 2024-2029. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Witam przybyłych na dzisiejsze obrady wójta gminy Albina Dynarka, panią zastępcę wójta Elżbietę Marciniak i panią skarbnik, panią Monikę Stypułkowską. Witam radnych i witam panią Gabrielę, która tutaj opiekuje się radą. Także przejdźmy do, przeczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt A. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 gminy Mała Wieś nr 323/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku. Podpunkt B. Zmiany uchwały nr 324/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Punkt czwarty, zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma uwag, to przejdźmy do głosowania w sprawie porządku obrad. Pan Ambroziak Piotr. Za. Pan Błaszczak Robert. Za. Pan Cieślak Wojciech. Za. Pan Klimczewski Jacek. Za. Pan Nowatkiewicz Piotr. Za. Pan Ostrowski Waldemar. Za. Pan Pielat Andrzej. Za. Pan Pielat Stanisław. Za. Pan Rosiński Marcin. Za. Pan Stanisławski Robert. Za. Pan Stefaniak Michał. Za. Pan Walter Paweł. Za. I Wiktorzak Bartłomiej za. Zatem porządek obrad został przyjęty. Czyli przejdźmy do punktu trzeciego. Przyjęcie uchwały w sprawie. I podpunkt A. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 gminy Mała Wieś nr 323/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku. Czyli tak, uchwała numer Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2024 roku, zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024 gminy Mała Wieś nr 323/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku. Na podstawie artykułu 18 ustawy ustęp 2, punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami. Artykuł 211, artykuł 212, artykuł 213, artykuł 214, artykuł 215, artykuł 217, artykuł 235. Artykuł 236 i artykuł 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Mała Wieś na rok 2024 nr 323/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 295 259,23 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 53 407 419 zł. 89 groszy. Podpunkt pierwszy. Dochody bieżące
zwiększa się o kwotę 265 780 zł 90 groszy, to jest do kwoty 36 974 205 zł 56 groszy. Punkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29 478 zł 33 groszy. To jest do kwoty 16 433 214 zł 33 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dochody 2024 roku. Podpunkt drugi. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 19 759 zł 68 groszy i zwiększa się o kwotę 315 018 zł 91 groszy. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 72 896 958 zł 84 groszy. Podpunkt pierwszy. Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19 759 zł 68 groszy i zwiększa się o kwotę 180 035 zł 4 groszy. To jest do kwoty 36 775 030 zł i 23 groszy. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 134 983 złote 87 groszy. To jest do kwoty 36 121 928 złotych 61 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej. Wydatki 2024 rok. Punkt trzeci. Dokonać zmiany w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych obrębnymi ustawami w 2024 roku poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Dokonać zmiany w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 5. Dokonać zmiany w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 6. Dokonać zmiany w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanie w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt 7. Zmiany w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 7 uchwały budżetowej nr 323/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy. Ustala się dochody w kwocie 127 128 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 172 628 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Punkt drugi. Ustala się wydatki w kwocie 4,5 tysiąca zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Punkt trzeci. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 832 916 zł oraz wydatki w kwocie 1 832
32 916 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Punkt czwarty. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3800 zł oraz wydatki w kwocie 3800 zł na realizację zadań, o których mowa w artykule 400a ustęp 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku. Prawo ochrony środowiska. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 54 z późniejszymi zmianami. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mała Wieś. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I proszę panią Monikę o przedstawienie uzasadnienia. Dochody zwiększa się o kwotę 295 259 zł i 23 grosze, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 265 780 zł i 90 groszy. W tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy, to jest nadanie numeru PESEL, kwota 19 zł 95 groszy. Dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 190 670 zł i 95 groszy. Dotacja z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, aktywna tablica w kwocie 35 000 zł. Dotacja z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w latach 2024-2027 w kwocie 14 326 zł. Zwiększa się dochody bieżące z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu w kwocie 25 740 zł. Zwiększa się środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty dużej rodziny w kwocie 24 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 29 478 zł i 33 grosze, w tym z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 29 478 zł i 33 grosze. Wydatki zmniejsza się o kwotę 19 759 zł i 68 groszy, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o powyższą kwotę. W ramach Funduszu Sołeckiego zmienia się nazwę przedsięwzięcia z remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Wilkanowo na remont drogi gminnej w obrębie sołectwa Wilkanowo, dokonując jednocześnie zmniejszenia planowanych środków w kwocie 19 759 zł i 68 groszy zgodnie z wnioskiem sołectwa Wilkanowo. Wydatki zwiększa się o kwotę 315 018 zł i 91 groszy, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180 035 zł i 4 grosze, w tym na bieżącą działalność urzędu, to jest zakup materiału wyposażenia usługi pozostałe, przeznacza się kwotę 35 165 zł i 41 groszy. Zwiększa się wydatki na nagrody dla uczniów wybitnie uzdolnionych w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych w kwocie 10 000 zł. Plan po zmianie 30 000 zł. Zwiększa się wydatki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy Mała Wieś w kwocie 40 000 zł. Zwiększa się wydatki na zadania realizowane przez gminę w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, to jest nadanie numeru PESEL, obsługa zadania w kwocie 19 zł i 95 groszy. Wprowadza się wydatki w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach programu Aktywna Tablica realizowane przez szkołę podstawową w Małej Wsi, wprowadzając środki z dofinansowania w kwocie 35 000 zł. Wprowadza się dotację celową dla Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Płocku na sfinansowanie dodatków motywacyjnych pracowników oddelegowanych do pracy w Dziennym Domu Senior Plus Małej Wsi w kwocie 14 326 zł. Zgodnie z zapisami uchwały dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dotyczy również jednostek organizacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, to jest powierzonych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne w kwocie 25 740 zł. Zwiększa się wydatki na zadania związane z przyznawaniem kart dużej rodziny, kwota 24 zł. Wprowadza się przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego zakup i montaż lampy solarnej na terenie sołectwa Wilkanowo w kwocie 8 600 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Wilkanowo. Wprowadza się zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi w kwocie 1859 zł i 68 groszy w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Wilkanowo. Wprowadza się w ramach Funduszu Sołeckiego przedsięwzięcie pod nazwą Organizacja Festynu z okazji Dnia Ziemniaka dla mieszkańców sołectwa Wilkanowo w kwocie 9 300 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Wilkanowo. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 134 986 zł i 87 groszy, w tym na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Orszymowo i Lasocin w kwocie 15 000 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami oraz na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Lasocin w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Zwiększa się wydatki na zakup garażu wolnostojącego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi w kwocie 1168 zł i 68 groszy. Zwiększa się wydatki na utworzenie żłobka w gminie Mała Wieś w kwocie 65 tysięcy, na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Wprowadza się wkład własny na potrzeby realizacji zadania Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w kwocie 20 815 zł i 19 groszy. Projekt powyższy realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, gdzie gmina Mała Wieś jest jego członkiem. W ramach realizacji zadania dla gminy zaplanowano zakup mini traktorka, pługu do odśnieżania, posypywarki, kosy spalinowej i traktorka ogrodowego z agregatem koszącym za łączną kwotę 154 148 zł i 52 grosze, w tym z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 133 333 zł i 33 grosze. Wprowadza się zadanie budowa hydrantu przeciwpożarowego dla budynku Gminnego Centrum Kultury Multiosada w Małej Wsi w kwocie 18 000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi jakieś uwagi do uchwały? Jeśli nie ma uwag, to przejdźmy do głosowania. Pan Ambroziak Piotr. Za. Pan Błaszczak Robert. Za. Pan Cieślak Wojciech. Za. Pan Klimczewski Jacek. Za. Pan Nowatkiewicz Piotr. Za. Pan Ostrowski Waldemar. Za. Pan Pielat Andrzej. Za. Pan Pielat Stanisław. Za. Pan Rosiński Marcin. Za. Pan Stanisławski Robert. Za. Pan Stefaniak Michał. Za. Pan Walter Paweł. Za. Wiktorzak Bartłomiej za. Zatem uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego, podpunktu B. Zmiany uchwały nr 324/50/2023 rok Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Czyli tak, uchwała numer Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały numer 324/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2024-2036. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230.
ustęp 6 i artykuł 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 w uchwale nr 324/50/2023 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mała Wieś zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Mała Wieś. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi jakieś uwagi do uchwały? Jeśli nie ma uwag, to przejdźmy do głosowania w sprawie tej uchwały. Pan Ambroziak Piotr. Za. Pan Błaszczak Robert. Za. Pan Cieślak Wojciech. Za. Pan Klimczewski Jacek. Za. Pan Nowatkiewicz Piotr. Za. Pan Ostrowski Waldemar. Za. Pan Pielat Andrzej. Za. Pan Pielat Stanisław. Za. Pan Rosiński Marcin. Za. Pan Stanisławski Robert. Za. Pan Stefaniak Michał. Za. Pan Walter Paweł. Za. I Wiktorzak Bartłomiej za. Zatem uchwała została przegłosowana. Została przyjęta. I przechodzimy do punktu czwartego. Zamknięcie obrad. Czyli w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję. Dziękuję bardzo.